Hej, Miaruchno! W tym odcinku istny Rojber wybrał się na Tajwan. Zobaczymy, czy tu uda mi się znaleźć jakiegoś wideoblogera, który w ramach projektu chciałby promować czytelnictwo i gwarę w jednym. Może będzie chciał coś powiedzieć o książce niejakiego Julio Cortazara, czyli Gra w klasy, taki żart. Hej, no wiaro, nie zawsze łatwo jest wypoczyć jakiegoś dobrego wideoblogera albo wideoblogerkę, ale zobaczmy. O, tam ktoś czyta coś chyba z komórki, zaraz zobaczymy. Hej, Szunie, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, hej. Słuchaj, co tutaj robisz? Czytam. Czytasz? Jesteś czytelnikiem? Patryk Suskind, Pachnidło. No, jeszcze nie zdążyłem wiaruchno zapytać, co on czyta, on już mi odpadł. No, ty jesteś pewny, fajny chłopak, fajny szun. Czyli można powiedzieć, że się interesujesz czytelnictwem. Tak. No, wiaruchno, to akuratnie. Pan jest istny Rojber? Jo, jestem. A to słyszałeś o mnie? Jest wiele legend. Na mieście. Jo, jestem legenda miejska, jak Will Smith. I am the legend. Czy chciałbyś wziąć udział w ciekawym projekcie, który łączy w sobie zarówno gworę, jak i promocję czytelnictwa? Wie pan co, nie jestem pewien. Tak. Tak. No to dobrze. Masz porządne lumpy. Tak wyszło dzisiaj, się ubrałem. Byłem na obiedzie i... Co żeś futrował? Przyfutrowałem, wie pan. Rojber jest z tym. Witam, Krzysiek. Co teraz? Pachnidło, Patryk Suskind, niemiecki zdolny powieściopisarz, scenarzysta i tam Rojber też od filmów. Bardzo polecam, jak i książkę, tak i film. Niesamowita olfaktoryczna opowieść o Rojbrze, o pewnym... Na początku brudnym dziecku, unorusanym w zubie. Tutaj gwarą się wspieramy, bo to z projektu, tak? Wszystko na projekt idzie. Wszystko na projekt idzie. 18-wieczna Francja, ludzie się nie myli, ludzie śmierdzieli, więc bardzo fajny fundament pod powieść o zapachach. Ta książka jest tak pachnąca, tak po prostu oddziałująca na zmysł. Nakluka. Proszę państwa, Nakluka. Główny bohater, Grenouil, niesamowity dar ma autor do uśmiercania ludzi, takiego lekkiego prowadzenia książki. Cześć chłopaki, przepraszam. No polecam. Po prostu, jeżeli lubimy zapachy, jeżeli nas różne wonie zachwycają, to się naprawdę naczytamy o niesamowitych perfumeryjnych po prostu dzielnicach we Francji, w Fyrtlach. O różnych perfumiorzach, rękawicznikach, niesamowitym, lekkim obrazem, który się czyta po prostu bardzo lekko. Tej, usiedliśmy tu jak prawdziwe szuny Rojbry i... No i fragmencik może. Ludzie bowiem mogą zamykać oczy na wielkość, na grozę, na piękno i mogą zamykać uszy na melodię albo bałamutne słowa, ale nie mogą uciec przed zapachem. Zapach bowiem jest bratem oddechu i zapach idzie prosto do serc, i tam w sposób kategoryczny rozstrzyga o skłonności lub pogardzie, odrazie lub ochocie, miłości, nienawiści. To jest coś pięknego. Brawo. Bo mi zawsze brakowało takiego, wiecie, superbohatera, którego zdolnością byłby węch. A tutaj w Pachnidle znajdziemy właśnie takiego szczuno zdolnego rzecz. I cugiem mu idzie zapach do kluka. Ale to idzie mu tak, że on nie patrzy, a cię czuje. No to wiaruchno, polecam wam tę dobrą książkę, Pachnidło.
Jeżeli chcecie tak się przejść, wiecie, po Francji, poczytać o różnych zapachach i przy okazji ludzie tam umierają, a nie jest do końca smutno. Więc fajnie się czyta. Hej!